wschodu, ze wschodu na zachód. Książka, która powstała z potrzeby, z takiej, chyba z miłości też do Kresów Wschodnich, do kultury i do tradycji, którą przekazali pani Ani jej dziadkowie, ale również z potrzeby utrwalenia tego zachowania od zapomnienia. Więc lubię pisać, lubię mówić, lubię rozmawiać z ludźmi, szczególnie starszych, bardzo mnie ciekawi sposób narracji starszych osób, ich język, kultura osobista i te pokłady, które są w nich, a jeszcze nie umiemy tego wydobyć. Bo całe życie przygotowywałam się do takich kardynalnych pytań, które zadam dziadkowi i babci, że ja po prostu spisuję sobie, nawet na kartce nie spisałam, ale w głowie ja sobie później spiszę. Co najmniej 20 będzie tych pytań, które zadam babci, które będą w ogóle opisywać mi świat, układać moje życie tak, żebym czuła się godnie jako człowiek. Tak się przygotowywałam i bam, babcia zmarła, że to mówię, że bach. I wtedy zrozumiałam, że no szkoda, Anka, że tego nie zrobiłaś, ale masz jeszcze to się masz w głowie, te powidoki, co babcia opowiada, co opowiadał dziadek, więc coś z tym zrób, bo tego już nie będzie. Te dobre rzeczy, te wszystkie wety, te przyjęcia cioci Halinki, wigilie, kiedy nie wiemy, jakie złożyć życzenia, ale jest opłatek i ta choinka i to wszystko, co dzieje się przy stole, ale czasami ten stół zupełnie inny opowiada historię i czasami milczy, prawda? I siadamy przy stole i nie mówimy nic i to jest jeszcze bardziej silne i przekazujemy sobie rzeczy, których nie potrafimy powiedzieć, a ten stół słucha i ta babcia słucha. Albo stół, którego nie mamy, na przykład na Syberii. I więc podpatrywali, co jedzą ukraińskie gospodynie i to, co było tam jedli, więc to też wpłynęło na naszą kuchnię kresową. I później są przesiedlani dalej do tak zwanej Polski. Polski, której nigdy nie znali, nie widzieli. Jadą w mydlęcych wagonach, w okropnych warunkach, urągający godności ludzkiej. Jadą nie wiadomo gdzie. I w tych pociągach są, gdzie nas wiozą, a może do domu, a może na Kres, a może dalej na Ukrainę. Jadą do tak zwanej Polski na ziemię odzyskane. To na koniec ta piosenka, która jest bardzo wesoła. Z panem. Mój dziadkiem na imię Karol, pamiętacie? To pani Karolku, ta bój się pan Boga, to co pan oczami przekręcasz? To u nas we Lwowi, jak ktoś się zakochał, ta pani mi przynosił prezenta. Ta najpierw pączki, ta później kwiatki, a na końcu takie slotki, nadziewane czekoladki. A jak w pomsi, cały trząs się, padał na kulana i celował rąsi. Ta pani Karolku, ta bój się pan Boga, ta to już się robi niesmaczne. To zacznij pan działać, to zacznij pan palać, bo ja to bez pana nie zacznę. Ta najpierw pączki, ta później kwiatki, a na końcu takie slotki, nadziewane czekoladki. A jak w pomyśli, cały trząs się, padał na kulana i calował rąsi. Bardzo wzruszające i myślę, że porusza jakąś taką nutę wspomnień w nas samych. Bardzo pani bardzo dziękuję. To prawda, nie tak wypełnia, chociaż może coś tam się dobrze, i kawałek, tak, i ceramiki to jest. Bardzo.